Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Od razu powiem, że ten vlog miał wyglądać troszeczkę inaczej. Jestem obecnie nadal w Gdańsku i z moją mamą miałyśmy wiele, wiele planów, co to nie będziemy robić. Pogoda też jest przepiękna. Niestety wczoraj moja mama wylądowała na SOR-ze, zerwała praktycznie w całości ścięgno Achillesa, więc noga jest obecnie w gipsie. I wszystkie plany poszły do kosza, że tak powiem. Natomiast wiecie, no na początku jest oczywiście taka złość na ten moment, natomiast nie ma co obecnie płakać nad rozlanym mlekiem i stwierdziłam, że z całej tej sytuacji, która no umówmy się nie jest idealna, postaram się zrobić jak najlepszy wypad i spędzić jak najlepszy czas z moją mamą, więc moja mama ma balkon z widokiem na takie, wiecie, drzewka, taki mały lasek jakby i chciałabym, żeby ten balkon jakoś fajnie zagospodarować, no bo to pewnie będzie teraz nasza baza, gdzie będziemy chillować, bo tak naprawdę nie chodzi o to, co będziemy robić, ważne, że po prostu będziemy razem, taki jest tak naprawdę cel tego mojego przyjazdu do Gdańska, więc najważniejsze, że jesteśmy razem, że wszyscy są prawie cali, ale są, więc teraz jadę na zakupy. W każdym razie tak chciałam tylko na początku wyjaśnić, że ten vlog będzie troszeczkę inny i dlaczego na przykład w większości albo w 100% w tym vlogu będziemy po prostu w domku. No bo nie chcę też ganiać mamy, są straszne upały. Ona, wiecie, z tą nogą w gipsie tak naprawdę musi się teraz relaksować i całe szczęście, że jestem, bo będę mogła dopilnować, że nie będzie się ruszać, bo moja mama to jest taka jak ja, ona nie umie nie robić nic. I to jest problem, ale ja ją powstrzymam, więc kochani, mamy misję na tego vloga, mam nadzieję, że ten vlog będzie dla was przyjemny do oglądania, usiądźcie wygodnie, uważajcie na siebie, zróbcie sobie coś dobrego do picia i do jedzenia i zaczynamy tego vloga. Jak sobota, to tylko do Lidla, prawda? Jako pierwszy zakup goździki, a właściwie jako ostatni był. No, różowe, ładne? Dobrze. Croissanty, zrobimy sobie może coś fajnego z nimi, bo mam też, uwaga, czekaj. Ruskawy. No, w takiej. Ale ładne. Kobiałce. Mhm. O, nie? Tak, ładne sztuki. Ładne, ładne, no. A ty lubisz te kabanoski, prawda? Mhm. Kabanoski są. Jest też maślanka, gdybyśmy chciały koktajl. Są też borówki. I jest galaretka. I jest... A, słomki. Mówiłaś, że słomki do koktajlu możemy mieć. A czy ty masz? Są jakieś te, aha, wiesz, do mycia, do zmywarki. Aha, a to są jakieś papierowe. No dobra, to mamy w razie co. Pasują do kwiatków. Co jeszcze? Aha, witaminki, soczek 100% z mandarynki, ale zarymowałam, co? Soczek. Aha, jeszcze wzięłam, nie wiem, czy to pasuje, ale tak na spontanie wzięłam do tych croissantów ser kozi. Pasuje. Pasuje, nie? A może ser kozi z truskawkami, takie połączenie ten, nie? No i jeszcze co? Maseczki. Jedna, proszę pani, jest nawilżająco odżywcza, a druga przeciwzmarszczkowa i ujędrniająca, no bo będziesz miała teraz czas, aby... Ja wiem, tu będziesz wyglądać jak po prostu nastolatka po tym wszystkim. Nie, to dwie dla ciebie wzięłam. Dobra. Będziesz miała czas chyba, nie? Zrobić? Czy znajdziesz chwilę? Znajdziesz chwilę? Wiem. Dobra, to co? Wstawiam kwiaty do wazonu, ogarniamy balkonik, nie? Taki sobie zrobiłyśmy kącik wypoczynkowy. Sok z mandarynek, croissanty, truskawki, boróweczki i tutaj owoce w czekoladzie. No i kawka. No i mamy pięknie. Nawet teraz zaszły chmurki, nie? To nawet jest lepiej, prawda? Tak, tak. Jak nie prażę, jest lepiej. Tak. Lasek troszkę zawiewa. Słuchaj,
słuchajcie, mama ogląda moją nową rolkę i stwierdziłyśmy zgodnie, że życie byłoby piękne, gdyby można było się tak ubrać. O, zobaczcie, przykładasz spodenki, już je masz. Zwłaszcza z nogą w gipsie, byłoby to łatwiejsze, co? Mamus? Tak. Musimy to opatentować. Ja już... Nawet obcisłe. Mniej więcej to rozgryzłam, czekajcie, zaraz zobaczycie ten myk, skupcie się. I uwaga, po tej scenie... Pach! I są! To jutro się tak ubierasz, co? Ja tak nie umiem czarować. Ja umiem. Dobra, słuchajcie, przyszło nasze jedzonko, ale wygląda wybornie. Tutaj mamy pad thai, zupka. Jaka to była zupa, mama? Bo ja już zupa tajska z krewetkami. Zupa tajska z krewetkami i... polędwica wieprzowa z palonym masłem i ryżem jaśminowym. Super, a tutaj co to jest? Przyprawy orzeszki jakieś? Orzeszki do pad thai. Ale rewelacja. No wygląda rewelacyjnie. Tutaj mama zamówiła to jedzonko i myślę, że będzie rewelacja. MH370 oddala się od swojego elektronicznego bliźniaka. Słuchajcie, wczoraj wieczorem wstawiłam wam taki slajd, że oglądamy dokument. To był dokument na Netflixie o tym zaginionym samolocie malezyjskich linii lotniczych. Naprawdę tak nas wciągnął, był mega ciekawy. A teraz słuchajcie, lecę po bułeczki świeże. Może szczypiorek dostanę i będziemy robić śniadanko. Pożyczyłam od mamy bluzę, bo przed chwilą padało. Mam nadzieję, że mnie nie złapie w trakcie. Zobaczcie, co mnie złapało w drodze do piekarni. Ja nie wierzę, w ogóle nie dotarłam jeszcze do piekarni, tylko stoję teraz pod jakimś daszkiem. No i czekam, aż troszeczkę przejdzie ta ulewa, bo tutaj widziałam pan na chwilę wysiadł z samochodu i cały był zmoczony tym deszczem. Popadało, popadało i pogoda niczym w Anglii. Od razu słonko wyszło. Ale jaki spokój, ptaszki w tle. No tak to dzień zaczynać może, na co? Koktajl z truskaweczek. I boróweczek. A, i z boróweczek też, dobra. Kanapeczki z łososiem, ogóreczkiem, sałatą, almettę, no po prostu cudo. Dzisiaj pogoda taka kiepska. Więc całe szczęście, że nie musimy wychodzić. Widzisz? Na całe szczęście. Nie, to nie cieszy. Przestań. Kładź nogę do góry i jemy. Kochani, kolejny punkt dzisiejszego dnia to domowe spa. Nie trzeba tak naprawdę wcale wychodzić, żeby się zrelaksować. Spa możemy zrobić sobie w domu, więc idealną opcją będą na przykład takie maski na dłonie z retinolem, a druga tutaj z kwasem hialuronowym i cały zabieg wykończymy kremem do rąk. To są świetne, świetne kosmetyki do rąk, więc też pokażę wam, jak te maski się stosuje, bo potem podobno efekty są fantastyczne. Na pewno będę chciała to sprawdzić. Potem będzie zabieg na twarz z masażem Kobido, który wykona znana masażystka Paulina Kuczyńska. A następny punkt to mały prezent od firmy dla mamy. Od firmy Paulina Kuczyńska. Co? Czekałam na twoją reakcję, nie wiedziałaś o tym, co? Nie, no nie. Podłożyłam to tu, jak nie patrzyłaś. Byłam ciekawa, czy słuchasz, co mówię. No jest. Jednym uchem słucham. No widzę, no jest kolejny punkt jeszcze. Mały prezencik na pocieszenie. To dawaj. No dobrze, myślałam, że to będzie po zabiegu. Aha. No dobrze, ja poczekam. Tak? Poczeka pani, tak? Dobrze, to proszę pani, najpierw zaczynamy od zabiegu na twarz może jednak. Masaż Kobido na twarz, włączymy muzykę relaksacyjną, potem robimy zabieg na dłonie, a te rękawiczki z maską są chyba takie, że można i używać telefonu i wszystkiego, więc wtedy możesz sobie zrobić też swój unboxing, dobrze? Dobrze. No to jak się podoba plan na dzisiaj? Jest cudownie. Dobrze. Lepiej być nie może. No właśnie, i tak miało być. Słuchajcie, rączki już w rękawicach. Mama też ma. Dzień dobry. Tak jest. To teraz kawkę też można bez problemu. Już nawet telefonu używałam. Wszystko, ekran też można w
wciskać, używać z tymi rękawiczkami, więc mega fajnie, bo jednak 30 minut będziemy trzymać. No kochani, kontynuujemy dzień spa. Rozpieszczamy się dzisiaj pizzą capricciosą i pizzą truflową i kieliszkiem winka. I co, włączamy ten dokument, co? Zaczęłyśmy oglądać taki dokument na Netflixie. Ja tak nas teraz nie pokazuję, bo my się maseczkujemy i tak dalej, nie? Ale oglądamy, słuchajcie, dokument na Netflixie, bardzo ciekawy. Więc zaraz odpalamy kolejny odcinek tego dokumentu. Jemy pizzę, relaksujemy się. Coś jeszcze? Zabiegów spa mamy na dzisiaj? Smacznego. Smacznego, już tylko czekamy teraz na jedzenie, dobra. Dzień dobry moi kochani, witam się z wami z samego ranka. Słuchajcie, dzisiaj nie nakładam sobie nawet makijażu, bo idę zaraz na zabieg z egzosomami. Teraz nakładam tylko kremiki, bo jakby nie lubię wyjść z domu bez żadnego kremu na twarzy i serum, ale ogarnę się tak mniej więcej do wyjścia i jadę na ten zabieg z egzosomami, a potem wracam do mamy, widzimy się jeszcze z babcią, więc też spędzimy sobie fajny babski czas. Powiem wam, że teraz już wszystko idzie w dobrą stronę. Dziękuję wam bardzo w ogóle za wszystkie życzenia, dużo zdrówka dla mamusi. Spełniają się, wszystko idzie teraz już, wszystko jest po prostu na dobrej drodze tak naprawdę. Teraz już powinno być z górki, najgorsze za nami i cieszę się, że tutaj też byłam, żeby pomóc, ale teraz już zostajemy w dobrym duchu, w dobrym nastawieniu i idziemy w dobrą stronę. Wczoraj, słuchajcie, w ogóle powiem wam, miałam takie przemyślenia, że zawsze jak przyjeżdżam, to wiecie, człowiek spędza tak intensywnie czas, tu robimy to, tu tamto, tu idziemy tam i po prostu wracasz i jesteś już wymęczony, bo było tak fajnie, ale zrobiłeś tyle rzeczy, że tak naprawdę nie zdążyłaś odpocząć. I tym razem czas nas trochę zwolnił, ale wiecie co? Powiem wam, że super spędzamy czas. Wczoraj siedziałyśmy w ogóle z mamą, zrobiliśmy sobie fajną kolację, łączyłyśmy sobie komedię i w ogóle dwie części tej komedii. Jedna się nazywała chyba Poznaj mojego tatę, a drugie Poznaj naszą rodzinkę. Wiecie, to jest taka komedia, ona jest stara, pewnie ją widzieliście, jeśli nie, to musicie nadrobić, bo my nie widziałyśmy. W sensie moja mama widziała bardzo dawno pierwszą część, a drugiej wcale. Uśmiałyśmy się i spędziłyśmy naprawdę fajny czas i powiem wam, że nawet tak usiąść po prostu, pogadać, zjeść coś dobrego, obejrzeć coś bez tej całej gonitwy, tu pójdziemy, tam pojedziemy, tam zrobimy to, też jest po prostu super, więc taki czas też na pewno był potrzebny. Czekajcie, podkręcę sobie chociaż trochę końcóweczki, bo myłam włosy i chciałabym je troszkę podkręcić, a mam tutaj jeszcze ten mój olejek z Isany, który kupiłam w Rossmanie, który niby jest tak ciężko dostępny, więc nałożę go, bo on też jest z termoochroną. No i tak, no i dzisiaj też sobie spędzimy fajnie czas. Wiecie, to wszystko trochę na wariackich papierach, ale przynajmniej troszkę inaczej spędziłyśmy czas. Też było bardzo fajnie, to był taki bardzo fajny, wartościowy czas. Pooglądałyśmy sobie coś, pośmiałyśmy się. No a dzisiaj mam ten zabieg z egzosomami, już się nie mogę doczekać. W ogóle ten zabieg działa, tak wiecie, odmładzająco na skórę. W ogóle później wam może o nim więcej opowiem. Tak więc dzisiaj, kochani, ekspresowy ogar, szybko tylko podkręciłam włosy, dołożę trochę błyszczyka i zaraz wychodzę. No i już się nie mogę doczekać też, aż zobaczę się z mamą i z babcią, bo powiem, że powiem wam, że powiem ci, ja już w ogóle do was na ty, no nie? Powiem wam, że my jesteśmy dosłownie takie partners in crime, drużyna naprawdę fajnie zgranych kobiet, które po prostu, wiecie, ciągle sobie z czegoś żartujemy, ciągle sobie coś tam fajnego zaplanujemy do roboty, więc no nie ma nudy, więc na pewno będzie śmiesznie. Ogarniam się już właśnie do spa.
spania. Makijaż odmywać oczywiście nie musiałam, bo cały dzień go nie nakładałam, ale nałożyłam sobie przed chwilą, umyłam sobie twarz i nałożyłam takie kremy łagodzące i dzięki temu mogłam dotknąć skóry, bo tak naprawdę przez cały dzień nie mogłam jej dotykać. Cały dzień miałam związane właśnie włosy w takiego wysokiego koka i powiem Wam, że jak nakładałam ten krem, to czułam tak gładką skórę, że aż po prostu tak, wiecie, nie mogłam w to uwierzyć, jak mam gładką skórę i taką aksamitną w dotyku. I powiem Wam jeszcze jedno, ogólnie efekty tego zabiegu najbardziej widać po kilku tygodniach, no bo to jest taka silna odnowa tych komórek. Ten preparat był to nakładany w głębokie warstwy skóry, no i ona teraz się będzie odnawiać, rewitalizować. I to będzie taka silna odnowa tych komórek, więc za kilka tygodni, jak to już wszystko się odnowi, będzie fajny efekt właśnie takiego odmłodzenia, napięcia. Natomiast naprawdę powiem Wam, że efekt widać też po samym zabiegu, tuż po, dlatego że pory są bardzo domknięte, a jak pory są domknięte, to ta skóra w ogóle jest taka bardzo wygładzona. Ja się, słuchajcie, czuję bez makijażu rewelacyjnie. Czuję się, jakbym dosłownie miała teraz na twarzy jakiś taki filtr wygładzający i no naprawdę jestem mega, mega zadowolona i ta skóra jest taka aż lśniąca, taka naprawdę, naprawdę fajnie nawilżona, więc bardzo jestem zadowolona już nawet z tych efektów zaraz po, mimo że nie jest to zabieg bankietowy, to ja bym powiedziała, że efekty widać już po zabiegu, tylko że się oczywiście nie można malować, ale też nie trzeba, bo naprawdę wygląda się tak, jakby już coś na tej skórze było. W każdym razie, kochani, ja już się będę teraz przebierała w piżamkę i co? I widzimy się pewnie rano. Słuchajcie, tak jak była winda Wolińskiego, pamiętacie? Tak teraz mamy windę Kuczyńskiej. Słuchajcie, ja miałam lot kilka dni temu, ale nie poleciałam, dlatego że postanowiłam zostać dłużej, zająć się małą, zaopiekować, upewnić się, że jest ok, nim wylecę, żeby tak ze spokojnym duchem móc wylecieć, a nie tak, wiecie, na wariata, więc nie poleciałam, zostałam, teraz idę na zakupy. Odbieramy mamy ze szpitala dzisiaj i wszystko już teraz powinno być na dobrej drodze, teraz już najgorsze za nami, więc możemy odetchnąć z ulgą, wszystko się udało i ja idę teraz na zakupy, potem czekam na znak od mamy i odbieramy ją ze szpitala, więc idę, zobaczymy, co się jeszcze uda kupić do jedzenia, żeby mama jak wróci, miała dobre jedzonko, no bo wiecie, jak to w szpitalu, chociaż ten szpital, w którym jest naprawdę fajny. Kochani, wracając ze sklepu, dostałam telefon od mamy, że już ją wypuścili, więc super, bo udało się troszkę szybciej. Mam dla niej kwiatuszki powitalne, no i już za chwilę będzie w domu. No i co dalej, to już będziemy, słuchajcie, patrzeć. Ja sama nie wiem, co będzie na tym vlogu. Wy, tak jak wy oglądacie i nie wiecie, co zaraz się wydarzy, tak ja w tym momencie też nagrywam, ale nie mam pojęcia, co będzie. Co będzie, to będzie. Najważniejsze jest, że będziemy razem, odbieramy mamę już za kilka minut. Mamy zgubę. Ładne? Piękna. No. Pachnące. Idziemy do domu. Tak? Tak jest. Tararara, uwaga, uwaga, idzie, jest Jona, witamy w domu. No teraz wspólna kawa w domu to smakuje jeszcze lepiej. Do you like it better when the ocean's warm? Do you like it better when you see the sun? Do you like it better when the sky is blue?